Praca zdalna doprowadzi do obniżenia wynagrodzeń. Zdalne nauczanie ponownie doprowadzi do obniżenia wynagrodzeń dla pracowników oświaty. Na osłodę część nauczycieli, którzy nie osiągnęli tzw. średnich ustawowych, do końca stycznia otrzyma wyrównanie. Związek Nauczycielstwa Polskiego sprawdził w oddziałach wojewódzkich, jak wygląda sytuacja z wypłatą wrześniowych 6% podwyżek dla nauczycieli. Z sądy ZNP wynika, że tylko 2% samorządów nie zdążyło tego zrobić. Termin na to był do końca września. Związkowców oburza to, że aż 60% ankietowanych samorządów ograniczyło się do podwyższenia jedynie płacy zasadniczej, która została zwiększona przez ministra edukacji narodowej w rozporządzeniu. Tylko 40% gmin i powiatów wraz z podwyższeniem płacy minimalnej zwiększyło też wysokość dodatków, w tym motywacyjnego. Organizacje związkowe chcą od samorządów, które podniosły tylko płacę zasadniczą, zwiększenia pozostałych składników wynagrodzenia, a co za tym idzie, zmiany regulaminów wynagradzania w placówkach oświatowych. Trudna sytuacja finansowa w gminach i powiatach będzie jednak mocnym argumentem samorządów przeciwko naciskom w sprawie zwiększenia wynagrodzeń w 2021 rok. Podstawowa a średnia zgodnie z załącznikiem do znowelizowanego rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2020 rok w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy DZ. Z 2020 rok. Pozycja 1491, minimalna pensja zasadnicza od września dla nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego waha się od 2,8 tysięcy złotych brutto do ponad 4 tysięcy złotych brutto. Może być ona przez samorząd podwyższona, ale poza kilkoma dużymi miastami takimi jak Warszawa nie mają one na to pieniędzy. Samorządowcy muszą nie tylko zapewnić wyższe pensje zasadnicze, ale też zadbać o zapewnienie średniej płacy. Taki obowiązek wynika z artykułu 30 ustęp 3 ustawy z 26 stycznia 1982 rok. Karta Nauczyciela t.j.dz. z 2019 rok. Pozycja 2215, który mówi, że średnie wynagrodzenie nauczycieli musi stanowić dla stażystów 100% kwoty bazowej 3537,80 zł, a w przypadku osób z najwyższym stopniem awansu 184%, czyli ponad 6,5 tysięcy złotych brutto. W celu osiągnięcia tej średniej samorządy wraz z podwyższeniem pensji zasadniczej nauczycieli o 6% powinny zwiększyć wysokość innych dodatków, w tym dodatku motywacyjnego, wyjaśnia Grzegorz Pochopień z Centrum Doradztwa i Szkoleniomia, były dyrektor Departamentu Współpracy Samorządowej MEN. Ostrzega, że samorządy, które ograniczyły się jedynie do obowiązkowego zwiększenia płacy zasadniczej, muszą liczyć się z tym, że w styczniu określonej grupie pedagogów z poszczególnych stopni awansu, którzy nie osiągnęli średniej płacy, będą musiały wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający. Mniej lekcji i pieniędzy z uwagi na pandemię i ograniczoną siatkę lekcji, a co za tym idzie, mniejszą liczbę dodatkowych godzin ponadwymiarowych, trzeba się liczyć ze zwiększonymi wydatkami na jednorazowy dodatek uzupełniający. Co więcej, decyzja rządu, że od poniedziałku w strefach czerwonych przechodzimy na naukę zdalną w szkołach średnich, dodatkowo sprawi, że uczniowie, ucząc się z domu, będą mieć mniej lekcji niż zwykle. W efekcie w powiatach i miastach na prawach powiatów z czerwonej strefy będzie trudniej wywiązać się z ustawowego wymogu zapewniania nauczycielom średnich płac. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, uważa, że samorządy, które zwiększyły nie tylko płacę zasadniczą, ale też inne dodatki, nie miały innego wyjścia, bo miały takie zapisy w regulaminach. Martwi go te 60%, które tego nie zrobiły. Nasi działacze będą indywidualnie występować do tych gmin, które nie podwyższyły średnich płac, z wnioskami o opracowanie nowych regulaminów płacowych. Będziemy też naciskać, aby w 2021 rok
wzrosły pensje zasadnicze z inicjatywy organów prowadzących. Tym bardziej jest to uzasadnione, bo rząd nie zdecydował się na podwyżki w całej budżetówce, podkreśla. Z sądy ZNP wynika, że niektóre gminy i powiaty, podwyższając pensję zasadniczą nauczycieli, jednocześnie obniżyły dodatek motywacyjny do 1 zł. Wyczerpane rozwiązania samorządy zasłaniają się trudną sytuacją finansową i mniejszymi niż wcześniej wpływami podatków do budżetu. Dotychczasowe metody i sposoby dochodzenia do średnich muszą radykalnie się zmienić. W poprzednich latach nie miałem problemów z zapewnianiem na bieżąco średnich płac i tym samym unikałem wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego. W tym roku muszę się liczyć z wyrównaniem styczniu. A ono trafia do nauczycieli niezależnie od jakości świadczonej przez nich pracy i zaangażowania, mówi Marek Olszewski, starosta toruński. Trudna sytuacja finansowa w samorządach zmusza je do szukania oszczędności w oświacie w różny sposób. Burmistrz Rumi spotkał się z pracownikami przedszkoli i zaproponował im przejście na pół etatu do tworzonego od stycznia stowarzyszeniowego przedszkola. Oferuje im nawet o 300 do 400 zł więcej niż obecnie. Utworzy nową placówkę stowarzyszeniową, a w samorządowej będzie przyjmował dzieci tylko na 5 godzin, czyli tyle, ile wymaga prawo do zrealizowania podstawy programowej. Tym samym uniknie braku zgody kuratora na likwidację placówki samorządowej, bo w kolejnym roku będzie przeprowadzał nabór nie do niej, ale do tej stowarzyszeniowej, mówi Elżbieta Markowska, prezes Pomorskiego Okręgu ZNP. Dodaje, że rozumie, że samorząd w ten sposób szuka oszczędności, ale nie może wykorzystywać luki w prawie w tym celu. Urząd nie chciał się wypowiadać w tej sprawie. Autor: Artur Radwan.